już po starcie nie jednak gospodarze. Tuft w niebieski, on zaskoczył i obok niego Maxy Frick, Falubas na podwójnym prowadzeniu. No to może być zaskoczenie, zwłaszcza postawa Tufta, który wyskoczył fantastycznie ze startu i ma za plecami dwójkę zawodników Stali Gorzów. I teraz pewnie cała Zielona Góra za tego Tufta trzyma mocno kciuki. Teraz Dan Bury na prowadzeniu, Brytyjczyk na wyjściu z tego pierwszego wirażu wyprzedził Kacpra Woryne, 4-2 dla Wrocławia. Tak to może wyglądać, bo napędza się Maciej Janowski z przodu. Brytyjczyk, Dan Bury, to jest jednak duże zaskoczenie, dobrze wyglądał w poprzednim starcie. Janowski między dwóch, ależ fantastycznie to zrobił Magic. Jest to złoty kask pomalowany przez artystę plastyka w Toruniu, podpisany przez wszystkich uczestników Grand Prix 2020 roku z Bartkiem z Marcykiem 60 na czele, a jako smaczek dodatkowy podpisali się Tomasz Golub, Greg Kenko tydzień temu. I ten kask trafia na licytację na Allegro Charytatywni. Cena wywoławcza 5 tysięcy. Czyli już rozumiem, że można licytować. Tak, dokładnie. Za chwilę dokładne będą linki do aukcji na stronach NINE, także śmiało można do 18 maja ten kask licytować.